Dzień dobry Państwu. Witam na debacie Fundacji imienia Stefana Batorego oraz Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations. Robimy tę debatę wspólnie. Debatę o sytuacji na granicy. Pytamy i chcemy porozmawiać o tym, o co tak naprawdę w całym tym kryzysie, problemie chodzi, na ile on ma wymiar lokalny, ma charakter kryzysu migracyjno-humanitarnego, na ile jest to element jakiejś większej rozgrywki, którą należy interpretować w kategoriach geopolitycznych. Rozmawiać o tym będziemy w znakomitym gronie eksperckim. Już przedstawiam w kolejności alfabetycznej. Jest z nami pan Piotr Łukasiewicz, obecnie związany z polityką Insight, ale ma za sobą, zresztą jak każdy z Państwa, no wiele lat doświadczenia eksperckiego i też pracy w ważnych strukturach związanych z bezpieczeństwem narodowym, polityką zagraniczną. Gdyby każdego dokładnie przedstawić, to byśmy połowę czasu naszej debaty zużyli, więc pozwolę sobie tylko takie krótkie, zdawkowe informacje. Pełna informacja jest na zapowiedzi tej debaty. Także dziękuję bardzo za obecność. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecnie dyrektorka Instytutu Strategii 2050 i pan Robert Pszczel, obecnie Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Debatę tłumaczymy na polski język migowy i pomagają nam w tym pani Anna Borycka i pan Michał Drzewek, a w dotarciu do publiczności pomagają OKO.press, Tygodnik Polityka i Wideokod. Także witam wszystkich widzów. No właśnie, nie jest to pierwsza oczywiście rozmowa, nie jest to pierwsza próba interpretacji tego, co dzieje się od połowy sierpnia, kiedy w kierunku granicy ruszyły pierwsze grupy migrantów, uchodźców, też różny status osób, które tam się pojawiają, na pewno jest i to też jest kwestia dyskusji, ale szczególnie w ostatnim tygodniu po tej poniedziałkowej eskalacji sprawa nabrała znowu temperatury i wróciła, staje się tematem coraz mocniej już nie tylko naszej krajowej dyskusji, ale weszła na czołówki mediów światowych. No, próbujemy zrozumieć, o co chodzi. My, Fundacja Batorego, wspólnie z European Council on Foreign Relations, no, też jesteśmy jednym z takich ośrodków, który próbuje dyskusję organizować. Jest trudno, chociażby z tego względu, że polityka polskiego rządu uniemożliwia dotarcie do bezpośrednich informacji. Stan wyjątkowy wprowadzony na początku września na granicy polsko-białoruskiej uniemożliwia dotarcie dziennikarzom do miejsca wydarzeń. Posiłkujemy się informacjami szczątkowymi. Paradoksalnie też no, część dziennikarzy w realizacji swojej misji korzysta z możliwości dotarcia do granicy, ale od strony białoruskiej. Więc informuję stamtąd, ale też wiemy, że sama obecność na miejscu nie wystarczy, żeby zrozumieć to, co się dzieje, więc też komunikaty stron zaangażowanych w to wszystko i też będziemy próbowali zidentyfikować te strony, też nie są jednoznaczne. Mamy po polskiej stronie wyraźną od początku taką eskalację emocjonalną tego konfliktu, używanie no, słów, które no, w końcu jakby koncentrują się wokół takiego pojęcia wojny hybrydowej. No i też faktyczne działania polegające na militaryzacji granicy jakby mają i są skorelowane z tą wojenną retoryką. Pytanie, czy ona jest adekwatna. Ja tylko jeszcze dodam dla takiej informacji tutaj o miejscu Fundacji Batorego w tej dyskusji, bo nie tylko rozmawiamy, próbujemy także publikować analizy i właśnie tę debatę poprzedziła publikacja trzech opracowań Piotra Burasa, Klausa Bachmana i Szymona Ananicza, pokazujące różne perspektywy, w jakich ten konflikt czy kryzys się ujawnia. Piotr Buras pisze o aspekcie humanitarnym, pokazując, jak gra tą kartą,
no może powodować długofalowe skutki dla w ogóle jakby sfery społecznej i reagowania na kryzysy podobne lub większe w przyszłości. Klaus Bachmann próbuje schłodzić całą dyskusję, analizując ją w kategoriach kryzysu migracyjnego, podobnego, a nawet de facto mniejszego niż te, którymi mieliśmy i mamy do czynienia w przestrzeni europejskiej, i że właśnie najwłaściwsza reakcja byłaby taka jak w poprzednich kryzysach, czyli bardziej policyjna niż militarna. W końcu Szymon Ananicz przyjmuje perspektywę geopolityczną i pokazuje, że można też odczytywać to wszystko w kategoriach jakiejś większej gry. No więc to już określa zakres pytań i problemów, które będę chciał tutaj, o które będę chciał zapytać naszych ekspertkę i ekspertów. I może zacznijmy po prostu od próby, no właśnie, jak Państwo patrzycie, spróbujmy taką mapę i Waszą definicję sytuacji dzisiaj, tydzień po tym zmorzeniu, gdzie jesteśmy, jakby co tak naprawdę na tej polsko-białoruskiej granicy się dzieje, jakiego, a może dzieje się kilka rzeczy naraz i należałoby je jakoś ponazywać, każdą z nich osobna traktować, ale myślę, że chyba od takiej próby opisu zacząć będzie najwłaściwiej, a później spróbujemy już uszczegóławiać ten obraz. I ja proponuję, zacznijmy też tak zgodnie z porządkiem prezentacji według alfabetu i prosiłbym pana Piotra Łukasiewicza o pierwszą wypowiedź. Tak, dziękuję. No bardzo, może bardzo krótko, bo już chyba sytuacja jest bardzo tak dobrze rozpoznana w mediach, w ekspertyzach i wypowiedziach tej kasty eksperckiej, która wypowiada się gdzie tylko może na te tematy. Sytuacja jest dość jasna. Od wiosny tego roku trwały przygotowania administracji białoruskiej do wywarcie jakiegoś napięcia na granicy z Unią Europejską, na granicy z Polską przede wszystkim, ale również z pozostałymi państwami graniczącymi, państwami unijnymi. Do takiej eskalacji zaczęło dochodzić do przewożenia po prostu migrantów głównie z terenu z Iraku, zaczęło dochodzić w sierpniu, we wrześniu. Nastąpiła eskalacja tego, czy szczyt tego kryzysu kilka tygodni temu, kiedy na granicy pojawiło się, no różnie się mówi, że na Białorusi przybywać może do 15 tysięcy nawet przybyszów z Bliskiego Wschodu, z których część już była na granicy, co obserwowaliśmy w mediach, po czym nastąpiła wydarzenia, które no właśnie nie wiadomo, czy można skorelować ze złagodzeniem tego kryzysu, no bo faktycznie obecnie dzisiaj widzimy raczej puste, dawne obozowiska uchodźców czy też migrantów przy granicy. Wiemy, że cały czas są obecni jeszcze w miastach białoruskich, no ale ta sytuacja na granicy zelżała i to mogło być, możemy to skorelować, bo nie wiemy, czy był tutaj związek bezpośredni, przyczynowo-skutkowy, z zabiegami dyplomatycznymi kilku przywódców europejskich, kilku dyplomacji europejskich, które miały na celu rozładowanie kryzysu wywołanego przez Łukaszenkę. Do tego można dołożyć jakby takie tło bardziej geopolityczne, związane również z sytuacją wokół Ukrainy, wewnętrzną polityką eskalacji wojskowej prowadzoną przez Rosję w roku bieżącym, czyli to są te ćwiczenia Zapad 2021, wobec których państwa ościenne, przede wszystkim Polska i państwa bałtyckie, spodziewały się, że będą one no, jakąś próbą istotnej zmiany, nawet mówiło się o możliwości wchłonięcia wojskowego Białorusi, były to ćwiczenia wspólne. Ostatecznie do takich rozstrzygnięć nie doszło, natomiast były one ważnym wydarzeniem wojskowym, które tym bardziej ważnym, że pozostawiły, że część sił przywiezionych przez, znaczy przemieszczonych w ramach przygotowań gdzieś z Syberii, z centralnej Rosji, jak się wydaje, część personelu i sprzętu pozostało wokół granic ukraińskich. I znowuż tutaj pojawiły się z kolei sygnały, zarówno pokazujące zdjęcia satelitarne, ale również jakieś niejasne sygnały dotyczące danych wywiadowczych, bo to Amerykanie o tym, amerykańska prasa o tym wspominała, również ukraińscy wojskowi, sugerujące, że
Oprócz danych satelitarnych mają również dowody na to, że Rosja może szykować jakąś operację wojskową przeciwko terytorium ukraińskiemu, czy to teraz, czy ewentualnie, mówi się również o takiej możliwości w lutym. Więc to jakby składa się na sytuację pewnego napięcia na w ogóle na tej flance wschodniej, tak zwanej natowskiej, gdzie oczywiście Polska jest bardzo ważną częścią całego obrazu i nasze postrzeganie tego bezpieczeństwa jest istotne. No, na co nakłada się oczywiście taki szerszy wymiar również globalny, geopolityczny, nawet takie modne słowo, całej tej sytuacji. Ale to muszę dopytać, bo już z tym, co pan powiedział, wszystko brzmi klarownie, a jednak już widać pewne napięcie, bo pojawia się tu dwóch aktorów przynajmniej. Zaczął pan od Łukaszenki, który od wiosny miał przygotowywać, no a potem pojawia się Rosja, no, którą jednak Łukaszenka nie kieruje. Pytanie, kto jest mózgiem tej akcji, czy jest mózg, czy to jest rzeczywiście zgodna akcja Białorusi wspierana przez Rosję, bo tu już komentarze i analizy nie były zgodne. Znaczy, wiele komentarzy wskazywało, że wcale dla Rosji ta eskalacja na granicy nie musi być korzystna z różnych względów, chociaż może być funkcjonalna z tym celem geopolitycznym. Ale pytanie, czy rzeczywiście Łukaszenka uzgodnił swoje działania z Putinem? Poruszamy się oczywiście, ja poruszam się mimo swojego wojskowego backgroundu, przygotowania, poruszamy się wciąż w sferze, znaczy na temat, znaczy w takim zakresie, takim wiemy, co jest widoczne w przestrzeni publicznej. Pewnego rodzaju wrażenie wynikające z takiego dość głębokiego zainteresowania tymi sprawami wskazywałoby, że jest to raczej, że od wiosny, tak jak wspomnieliśmy, w Białorusi miały miejsce wydarzenia takie, jak powiedziałem, administracyjno-prawne, polegające na pewnym przygotowaniu tej sytuacji, której doświadczaliśmy na granicy. To znaczy zmiana prawa, złagodzenie reżimów wizowych, przygotowanie tych środków, tych połączeń, wynajmowanie samolotów również przez Dublin, który okazuje się być centrum europejskiego leasingu samolotami, więc miały miejsce przygotowania do tego rodzaju operacji, które były ewidentnie przygotowane przez stronę białoruską. Nie ma silnego dowodu na to, że była to inicjatywa rosyjska. Nie, ja przynajmniej nie znajduję takiego bezpośredniego połączenia, znaczy bezpośredniej ręki rosyjskiej w tych wydarzeniach z pierwszej połowy bieżącego roku, a nawet niektóre wypowiedzi z czasów kryzysu rzeczników Kremla, rzeczników MSZ wskazywałyby, że na pewnego rodzaju zniecierpliwienie Rosji tym, co dzieje się na granicy i pewnego rodzaju wymykanie się, niezgodność, taka, nie ma całkowitej zgodności pomiędzy Rosją a Białorusią w ocenie tego, co działo się na granicy. Oczywiście w pewnym momencie te interesy zaczęły być zbieżne, znaczy Rosja z pewnością uznała, że po pierwsze jest sojusznikiem Białorusi, więc musi stanąć po jej stronie. Po drugie też no, retorycznie i wojskowo stara się w tej sytuacji, w czasie, kiedy kryzys się zintensyfikował i stał się ważnym kryzysem, starała zgodnie, ponieważ jest to bezpośrednia strefa wpływów rosyjskich, a nawet można powiedzieć, że nad Białorusią ta kontrola jest coraz większa, starała się Rosja oczywiście przyjmować rolę pierwszoplanową również momentami. I stało się to rzeczywiście, i dlatego mówimy o tym szerszym kontekście geopolitycznym, że przestał to być kryzys, przestała być to eskapada białoruska w imię interesów takich bardzo doraźnych, a stało się to również udziałem Rosji. Być może również dlatego, że Rosja stwierdziła, że musi jakoś próbować kontrolować ten kryzys, ponieważ gdyby on został pozostawiony tylko i wyłącznie samemu Łukaszence i jego ludziom, no to mógłby okazać się z punktu widzenia rosyjskiego niekorzystny, bo Rosjanie chociażby mówili o tym, że przestrzegali, że migranci mogą jakoś tam wylądować na terytorium rosyjskim, wskazywali, że jest to, że również kryzys humanitarny, który jest przecież bardzo znaczy dotkliwy również dla strony białoruskiej, strony rosyjskiej, mógłby jakoś zaszkodzić interesom rosyjskim i stąd to włączenie się w ten kryzys. Również powodowane pewnym, czy ja tutaj też stawiam pewną tezę być może, którą warto byłoby rozważyć, że przecież Aleksander Łukaszenka jest człowiekiem, który ma jednego wroga, potencjalnego
partnera, który może go zdjąć ze stanowiska, jest nim mianowicie, są nim mianowicie władze rosyjskie. Nie opozycja białoruska niestety, nie naciski międzynarodowe, ale to właśnie Putin może doprowadzić do zmiany władzy w Białorusi. W związku z tym być może w tej rozgrywce białoruskiej było również pewnego rodzaju próba, nie wiem, emancypacji, pokazania Rosji, że jednak Łukaszenka ma te resztki niezależności, jeszcze chce utrzymać i takiego bycia takim troublemakerem, który podnosi swoją pozycję. No, to są raczej takie opinie i raczej tezy, które trudno udowadniać, no bo też danych mamy bardzo mało. Wiemy, tak naprawdę skoncentrowaliśmy się na wymiarze humanitarnym, wymiarze moralnym tego, co dzieje się na granicy. Także to tyle, jeśli chodzi o moje takie dopowiedzenie. Dziękuję bardzo, bo tu ten obraz nam się w tej chwili usubtelnił, zarówno jakby strzałka czasu już pojawiła się, pokazująca dynamikę i też jakby eskalację też tego kryzysu, a jednocześnie też właśnie jednak nieoczywiste możliwe interpretacje, jeśli chodzi właśnie o cele poszczególnych aktorów. Katarzyno, jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy i wiedzy? Witam serdecznie. Ja bym nie powtarzała tego, co już zostało powiedziane i z czym się w dużym stopniu zgadzam. Podkreślę, może dopowiem o jeszcze kilku elementach w moim przekonaniu istotnych obecnej sytuacji i chyba troszeczkę też widzę inaczej tę relację białorusko-rosyjską. Ważnym elementem całej tej sytuacji jest propaganda, która temu towarzyszy, czy też narracja, zresztą po wszystkich możliwych stronach tej sytuacji. I ta propaganda, ta narracja bardzo dużo mówi, kto do czego ten konflikt chce wykorzystać. I tak ze strony Łukaszenki to jest bardzo intensywne dążenie do tego, żeby pokazać, że jest partnerem do rozwiązywania problemu wobec Unii Europejskiej i to, w jaki sposób rozpropagowano jego rozmowy z Angelą Merkel. No, samo to pokazuje, to jest akurat moje zdanie, że te rozmowy w tym momencie nie powinny się były zdarzyć. I drugi wymiar, oprócz tego bycia partnerem i bycia uznanym, to jest wymiar humanitarny, w którym Łukaszenka przedstawia siebie i swoje działania jako działania humanitarne i no powiedzmy takie wręcz opiekuńcze wobec migrantów i dokładnie w tym samym duchu idzie narracja rosyjska. Co więcej, zgodnie mówią o tym, że ten kryzys w istocie jest konsekwencją działań amerykańskich oraz sojuszniczych, choćby w Iraku, jakoś o Syrii się tutaj nie wypowiadają. I ta wojna w Iraku wygenerowała według zgodnej linii narracji białoruskiej i rosyjskiej migrację czy uchodźców i oni się znaleźli na Białorusi i tam na Białorusi prezydent Łukaszenka musi się zająć tymi osobami, które stały się ofiarami tej wojny. I to jest i napotyka na niecywilizowane, bezprawne, okrutne, bezwzględne działania strony polskiej i unijnej. Za czym idzie przekaz, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak demokracja i prawa człowieka. Jest taka fasada, w którą się ubiera Unia, ale jak przychodzi co do czego, to się tych ludzi traktuje tak jakby w sumie niewiele inaczej niż na Białorusi, a może nawet i gorzej. I teraz te linie propagandowe się wpisują w pewną narrację, która jest toczona przez Rosję od lat i wpisuje się w intencje rosyjskiej polityki wobec Zachodu i wobec Unii, wobec wspólnoty transatlantyckiej. To jest polityka pokazująca złe konsekwencje działań międzynarodowych Stanów Zjednoczonych i sojuszników, czyli wojny, niestosowanie się do prawa międzynarodowego. To jest narracja pokazująca, że demokracja, za którą się uważają kraje unijne,
unijne to jest tylko fasada, a tak naprawdę wszystko jest tak samo jak w Rosji, a nic nie lepiej, więc wszystkie aspiracje społeczeństw, czy białoruskiego, czy rosyjskiego, to są aspiracje do pewnej iluzji, której tak naprawdę nie ma. To jest bardzo ważny przekaz. I oczywiście też jest próba podzielenia Unii i to było bardzo widoczne, zwłaszcza przy rozgrywaniu kryzysem humanitarnym. Wyczuła strona białorusko-rosyjska napięcie między Polską a Niemcami, zwłaszcza po rozmowie z Łukaszenką, i natychmiast się pojawił przekaz, że tutaj Łukaszenka korytarz humanitarny z wręcz własnymi samolotami Belawi jest w stanie odwieźć do Niemiec i zatroszczyć się wspólnie z Angelą Merkel i z Niemcami o tych uchodźców w domyśle, których okrutnie traktuje Polska. Ta ostatnia linia się nie za bardzo udała, bo na szczęście no jakieś zrozumienie chyba zapanowało po stronie i polskiej, europejskiej, i niemieckiej, i doszło do jednak jednoznacznej wypowiedzi, że tutaj działamy razem i nie damy się podzielić, i nic za plecami, ponad głowami Polski w relacji z Łukaszenką i z Putinem nie ma miejsca. I ta wspólnota narracyjna i wynikająca z niej wspólnota celów, bo w to się oczywiście wpisuje szerszy obrazek, o którym tu już zostało powiedziane, czyli ta koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą. Ja bym jeszcze do tego dodała grę gazem, która się wpisuje w także inne procesy powodujące zwyżkę cen surowców i zwłaszcza gazu w Europie, ale tu jak najbardziej także po stronie rosyjskiej kamyczek został dołożony. To wszystko pokazuje, że jednak to nie jest ważne, kto zaczął, a kto się dołączył, kto wymyślił, a kto dalej to pociągnął. To jest jeden wóz ciągnięty razem przez Łukaszenkę i Putina, co w ogóle nie znaczy, że tam między nimi nie ma gry. I nie ma też takiej tendencji ze strony Łukaszenki, że on próbuje pokazać, że ma własne instrumenty wobec Rosji, które są komplementarne do instrumentów rosyjskich, a Rosjanie próbują wykorzystać tę sytuację, żeby jeszcze bardziej z jednej strony wcisnąć tego Łukaszenkę Zachodowi i zmusić do rozmowy, a z drugiej strony jeszcze bardziej odizolować i zachować we własnych rękach i wywrzeć nacisk na Łukaszenkę, żeby szedł szybciej ze sprawami integracyjnymi, z którymi wbrew pozorom aż tak szybko wcale nie idzie i ciągle stawia opór. Więc wspólnota celów i wspólnota w sumie działania, co nie znaczy, że gdzieś na backstage'u nie ma między tymi partnerami napięcia ciągle wokół tego samego, ile autonomii w ramach bycia kolonią rosyjską, a ile totalnej subordynacji. I ostatnia rzecz, którą chciałabym dorzucić, to jest kwestia kryzysu humanitarnego, bo tu też mamy nowy aspekt. Otóż faktem jest, że ze strony polskich władz położono zdecydowanie większy nacisk na reakcję wręcz militarną, militarno-policyjną w tej kolejności, z całkowitym takim no, odsunięciem na dalszy plan lub zaniedbaniem wymiaru humanitarnego, gdy tymczasem taką akcję należałoby w optymalny sposób, zarówno ze względu na ludzi, ale także wizerunkowo, międzynarodowo, prowadzić od razu na dwóch płaszczyznach. Te poziomy się w ogóle nie wykluczają, one się dopełniają z odpowiednim dopuszczeniem organizacji humanitarnych, które współpracowałyby z odpowiednimi agendami rządowymi. To nie ma być w ogóle konkurencja ani wzajemna jakieś podchody, co w efekcie do pewnego stopnia niestety się zdarzyło. I ta dwutorowość no, powinna się jak najszybciej skończyć, zwłaszcza, że nowym elementem tego kryzysu humanitarnego, który w tym momencie jest wyciszony, bo po prostu jest mniej tych przekroczeń i nie mamy przy granicy obozowiska, ale to, że jest wyciszony, nie znaczy, że jest zakończony. Mianowicie no, są sygnały, że jednak ci ludzie po stronie białoruskiej, część tych migrantów jest bita i torturowana. Czyli to nie jest tylko tak, że ktoś im daje kije i zachęca, tylko oni są metodami takimi, jak zastosowano wobec białoruskiego społeczeństwa, zmuszani do różnych nielegalnych działań na granicy. I to już jest taki moment, w którym są dowody na to,
że nie można Białorusi traktować jako kraj bezpieczny w tym sensie, że wypchnięcie człowieka tam z powrotem to nie jest po prostu wypchnięcie migranta do miejsca, skąd przyszedł, tylko to jest wypchnięcie już niestety być może migranta w ręce służb, które torturują. I to jest, to się pojawiło w ostatnich dniach już takie dosyć jasne na to dowody i to jest poważny nowy czynnik. Dziękuję serdecznie. Też tu już troszeczkę też uprzedziłaś pytanie potem właśnie o stanowisko polskiego rządu, jak on rozgrywa to, ale to jakby w drugiej rundzie do tego podejdziemy, ale dziękuję za sygnalizowanie i też wprowadzenie wątku humanitarnego, który też będziemy jeszcze, będę prosił Państwa o przeanalizowanie, ale jeszcze w pierwszej rundzie chciałem Pana Roberta Pszczela poprosić. Oczywiście, jeżeli Pan się podpisuje pod to, no to kwestia dodania ewentualnie elementów lub o polemikę, jeżeli. Bardzo proszę. Dzień dobry. No, musi być jakaś dyskusja, prawda? O to przecież chodzi. Z wieloma tezami się zgadzam, natomiast sam Pan zaproponował jednak, żebyśmy w tej pierwszej rundzie, prawda? Nie jest ring bokserski, zajęli się sprawą definicji. Więc ja wspomniał Pan o poglądach między innymi wyrażonych przez jednego z ekspertów Fundacji Batorego, o tym ogromnym podobieństwie do sytuacji z 2015 roku. No ja osobiście się z taką tezą nie zgadzam, to właściwie fundamentalnie. Nie dlatego, że oczywiście ten wątek migracyjny jest nieobecny, jest obecny, to jest w ogóle klucz jak gdyby, ale różnice są absolutnie zasadnicze i nie można jakby, w ogóle nie lubię nawet terminu, szczerze mówiąc, kryzys migracyjny. Kryzys migracyjny był rzeczywiście w 2015 roku i są różne aspekty, prawda, związane. Natomiast jeśli już, to ta sytuacja, którą ja bym określił, jednak, nie wiem, czy to zabrzmi militarystycznie, ale wydaje mi się, zabrzmi realistycznie. Jest to jednak skoordynowana operacja ataku na granice kilku krajów NATO i Unii Europejskiej. I jeśli już mówić o podobieństwach, wydaje mi się, że tutaj podobieństwa bardziej, które się nasuwają, co prawda były to operacje na mniejszą skalę, ale to były operacje przeprowadzone bezpośrednio przez Federację Rosyjską. Kilka lat temu mowa jest o próbie no, jakby przerzucenia migrantów przez granice Finlandii i Norwegii, prawda? I tam były różne. Podobieństwa polegają po prostu na tym, że ci ludzie tam się nie znaleźli w sposób naturalny, co zresztą geografia, skoro modna jest geopolityka, ta geografia odgrywa pewną rolę. Nie mogli się tam jakby znaleźć. Tam były różne nawet elementy czarnego humoru, kiedy w grę wchodziły pewne aspekty prawne, że nie można przekraczać na przykład bez jakiejś tam pozwolenia granicy pieszo, no to nagle ci migranci wszyscy się pojawili z rowerami i tak dalej. Ale to jest ważne, dlatego że jeśli nie zdefiniujemy, a moim zdaniem tak powinniśmy definiować tą sytuację, tą operację, to jest operacja, którą rzeczywiście, zgadzam się, prowadził i prowadzi reżim Łukaszenki. Kwestia wsparcia rosyjskiego, no jest sporo, nazwijmy to poszlak, świadczących o tym, że to nie ogranicza się nie tylko do ewidentnego wsparcia w zakresie narracji. Nawet jeśli chodzi o samą narrację, tak na pewno Państwo też widzieli tego, no ja szukam jakiegoś słowa, no ale nie użyję po prostu kolokwialnego słowa, półgłówka w telewizji białoruskiej, który rzucał no, inwektywy pod adresem Polski, prawda? To nie jest tylko to, że on się zafascynował, bo tak na pewno jest, różnymi podobnymi postaciami z propagandy. Pani Zadę Peczyńską byliśmy w tym samym czasie w Moskwie, wiemy jak to działa, ale jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiła Moskwa w ramach wsparcia jeszcze w ubiegłym roku reżimu Łukaszenki, to było posłanie ekspertów właśnie od propagandy, więc jestem przekonany, że nawet takie osoby są, że tak powiem, szkolone. Natomiast co do operacji, no niektórzy zadają pytanie, czy Białoruś byłaby w stanie nawet tak skomplikowaną jednak logistyczną operację przeprowadzić, jeśli chodzi o przerzucanie tych ludzi. Ale dobrze, zostawmy to na boku. Natomiast jeśli mówimy o tym, co się bezpośrednio dzieje na granicach zarówno Polski, i Litwy i Łotwy. Ja nie uważam, że ta operacja się zakończyła, bo to jest raczej przerzucanie w różne miejsca, prawda? Czyli szukanie nawet, powiedziałbym, tych słabych punktów, co dzisiaj są doniesienia z Litwy, że tam jakby się to zintensyfikowało. To jest wszystko robione przy bezpośrednim, czynnym wsparciu i udziale funkcjonariuszy białoruskich, prawda? To jest kwestia transportu, szkolenia, skądś mają, prawda, te lasery, tak, skądś dostają różne elementy sprzętu, gdzieś są, prawda, przewożeni i tak dalej. Więc
W związku z tym to jest, wydaje mi się, absolutny priorytet, jeśli chodzi o reakcję, zarówno po stronie państw, których to bezpośrednio dotyczy, w tym rzecz jasna Polski, ale również społeczności międzynarodowej. I to nie jest przypadek, a jakby być może będzie czasu, by troszkę więcej o tym porozmawiać, bo tutaj często jest taka dyskusja, czy powinien zostać już teraz zaincytowany artykuł 4, tak, NATO. Na dzień dzisiejszy być może jeszcze takiej potrzeby nie było, natomiast to nie jest tak, że sojusznicy się nie zajmują tą sprawą i w ubiegły piątek na kolejnym posiedzeniu poświęconym między innymi tej kwestii było wydane oświadczenie wszystkich państw członkowskich, które jednoznacznie właśnie tak definiują ten problem i mówią o pełnym poparciu dla tych działań podjętych, jak wspomniałem, przez wszystkie państwa, które to dotyka bezpośrednio. Natomiast wracając do tej przysłowiowej szachownicy, prawda? To oczywiście w jedną grę gra Łukaszenka i tutaj jest oczywista sprawa, jemu zależy na tym, żeby gdzieś tam zaistnieć, pokazać, że ktoś ze mną rozmawia i tu zgadzam się. Te rozmowy, które się odbyły przez przywódców Francji z Putinem, a Niemiec zarówno z Putinem, jak i Łukaszenką, no nie były chyba jednak najlepszym pomysłem, moim zdaniem. Znacznie lepszą formułą tutaj powinny być rozmowy bezpośrednie przedstawicieli, zwłaszcza Unii Europejskiej. Po pierwsze dlatego, że mają mandat do takich rozmów. Po drugie, mówię to z doświadczenia z perspektywy Brukseli, po takich rozmowach są tak zwane pełne jakby odczyty. Wiemy, co chodzi i tak to się powinno odbywać. No a po efektach i poznamy. No cóż, nie wiem, no nie wyglądało to najlepiej, bo próba na przykład rozmowy pani kanclerz z Putinem skończyła się tym, że Putin no właściwie w sposób obraźliwy odesłał ją do Łukaszenki, co też zresztą zostało zrealizowane, więc wydaje mi się, że to nie jest ta właściwa droga. Natomiast jeśli chodzi o może kluczową sprawę, chociaż nie zapominajmy, tak, to Białoruś. No Białoruś, reżim białoruski bez wahania stosuje, bo umówmy się, żadnych tam moralnych hamulców nie ma i przede wszystkim jakby wszystkie metody, które stosuje wobec własnych obywateli od roku, nie ma żadnego zahamowań, żeby stosować je wobec tych biednych osób, które gdzieś tam zostały omamione perspektywą, że bez problemu, prawda, po dotarciu do Białorusi zostaną, prawda, przetransportowane do krajów Unii Europejskiej. Więc Łukaszenko gra o legitymizację, gra również o, owszem, o jakieś takie swoje relacje z Putinem. Natomiast Rosja oczywiście gra o znacznie większą stawkę. I niezależnie od tego, że jest bezpośrednia w każdym elemencie tej operacji zaangażowana, nie ulega nawet wątpliwości, że uzależnienie Białorusi, tego reżimu, prawda, ale jednak w tym momencie państwo od Rosji ma kolosalne znaczenie. W każdej chwili wystarczyłby jeden telefon, a tych telefonów jakby ostatnio wiele było i rozmów pomiędzy Łukaszenką a Putinem, mógłby tą operację zakończyć. Cele rosyjskie są znacznie szersze, one mają rzeczywiście charakter geopolityczny. Jedna sprawa, o której mówiliśmy, to jest to, co ma się stać na samej Białorusi. Bo to jest ważne i nieważne, czy Rosjanom się podoba Łukaszenka w pełni. Oczywiście się w pełni nie podoba, ale takiego, że tak powiem, klienta mają na dzień dzisiejszy. Natomiast dla nas na przykład kluczową sprawą to jest kwestia, co dalej z obecnością wojskową rosyjską na Białorusi. Bo na dzień dzisiejszy, nawet w tej sytuacji, w trakcie tej operacji, Łukaszenko jednak, czy jego któryś z przedstawicieli powiedział publicznie, że nie ma jakby potrzeby, aby pojawiły się bazy, że tak powiem, permanentne rosyjskie na Białorusi. No ale to jest gra. Po pierwsze, to Białoruś, czy ten reżim nie będzie miał nic do powiedzenia, jeśli rzeczywiście nacisk ze strony Moskwy będzie wystarczająco silny, bo po prostu obecnie Białoruś jest uzależniona totalnie, finansowo, politycznie itd., itd. A druga sprawa to jest wspomniana już kwestia tej gry Putina, która się toczy wokół Ukrainy. I to ma ogromne znaczenie. Tutaj Piotr wspomniał o informacjach, które przekazują amerykańscy sojusznicy, ale nie tylko. No, konkretny wymiar tej operacji, oprócz oczywiście propagandy, która się bardzo, bardzo nasiliła i te wypowiedzi ostatnie zarówno Putina, jak i jego części, że tak powiem, ekipy, no one wychodzą nawet dalej niż miało to miejsce kilka miesięcy temu. To już jest właściwie ponownie kwestionowane w ogóle prawo do suwerennego funkcjonowania Ukrainy. A fakty są takie, że wokół granic bezpośrednio stacjonuje około 90 co najmniej tysięcy
wojsk rosyjskich i to się nie zmniejsza, a mogłoby się zmniejszyć, tak jak się zmniejszyło na przykład po już takiej eskalacji na wiosnę tego roku. Ostatnia rzecz, jeśli można. Dobrze wspomnieć też o tym, zakładam, że wszyscy na pewno, pani Nowoczyńska, bo się tym interesujemy na co dzień, co jak to się mówi, słuchać w Rosji, prawda, na ten temat, tak? No bo w Białorusi to wiemy, to jest jasna ta narracja. Otóż ciekawe są różne wypowiedzi. Tutaj po pierwsze, no, trudność polega na tym, że ten skrawek wolnej przestrzeni informacyjnej jakby się nie powiększa, jest coraz mniejszy, więc jeśli nawet mówimy o jakichś tam mainstreamowych mediach czy tak zwanych think tankach, to trzeba założyć, że w większości przypadków one odzwierciedlają jednak poglądy Kremla. To nawet dotyczy takich osób jak Dmitry Trenin na przykład, tak, który całkowicie powiela narrację. Na przykład dzisiaj jest artykuł Łukianowa, kiedyś bardzo szanowanej postaci, prawda, analityka. No, on mówi wprost, że właściwie Unia Europejska to jest peryferia, nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze dla Rosji są relacje i prowadzone dyskusje, które no, rzeczywiście mają miejsce ze Stanami Zjednoczonymi. No, mówi się teraz, że będzie kolejny szczyt wirtualny prezydenta Putina i Bidena. Mówi się o tym, że dwie grupy robocze jednak jakoś tam zostały zdefiniowane. Więc dla Rosji to jest, że tak powiem, najważniejszy element. Natomiast co się stanie na Ukrainie, będzie miało ogromne konsekwencje, bo jednak, powiedzmy wprost, są osoby takie jak na przykład Władimir Miłow, czyli ta niezależna część Rosji, przedstawiciele Rosji, którzy uważają, że Putin, powiedzmy, nie będzie gotów się posunąć do jakichś bardziej drastycznych operacji, ze względu na to, że po prostu w samej Rosji nie ma do tego pełnego przyzwolenia i cele byłyby niejasne. Ale zakłada to wszystko bardzo daleko posuwaną racjonalność, na którą niezależnie od wysiłków trochę patrzymy ze swoimi oczami Putina. To nie jest takie jednoznaczne. Mógłbym rozwijać ten temat, natomiast i tak już chyba mówiłem długo, więc w tym momencie przerwę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję za ten bardzo precyzyjny, jakkolwiek bardzo też złożony obraz sytuacji. Widać, że jak wiele wątków trzeba uwzględnić i też pytanie, na zresztą złożoność pokazuje też Państwa ocena tych działań właśnie chociażby Angeli Merkel czy Emmanuela Macrona, którzy postanowili włączyć się do gry i też widać, że sami nie do końca najprawdopodobniej się orientują w tym, bo a przynajmniej nie osiągnęli tych celów, które by chcieli. Pytanie, powróćmy do naszej krajowej perspektywy, to już troszeczkę właśnie się pojawiła. Jak Państwo oceniacie działania rządu? One też jakoś ewoluują, ale też są zakładnikiem tej już pierwotnej, od razu bardzo przeeskalowanej jakby retoryki i militaryzacji. Jak Państwo oceniacie, czy to jest w ogóle adekwatna strategia? Bo to, że mamy do czynienia z operacją skoordynowaną o charakterze, no nawet jeżeli między ekspertami uznamy o charakterze wojny hybrydowej, czy należy mówić głośno, że to jest wojna hybrydowa, prawda? Czy należy jakby działaniami odpowiadać w ten sposób i potwierdzać cel przeciwnika, czy nie należy właśnie przeciwnie maksymalnie schładzać, pokazywać, że jest się odporny na tego typu prowokacji, przynajmniej w sferze symboliki, a podejmować skuteczne działania. I na ile właśnie to, co zrobiła Angela Merkel czy Emmanuel Macron, to nie wynika z utraty jakiegokolwiek zaufania po prostu do zdolności naszego rządu rozwiązania tego konfliktu i po prostu próby przejęcia inicjatywy w warunkach no, jakiegoś ograniczonego dostępu do informacji. Gdybym od pana Roberta Pszczela zaczął, bo też wiem, że ma pan ograniczony czas, nie chciałbym, żeby stracił pan możliwość wypowiedzi, więc bardzo proszę. Muszę się odmutować. Muti. Więc powiem tak, jeśli można zacząć od tego ostatniego wątku, no ja bym się jednak upierał, że to nie jest, znaczy, żeby było jasność, nie o to chodzi, że jakby, znaczy po pierwsze to nic nawet nie można by poradzić, gdyby było całkowita, stuprocentowa zgodność. Myśmy to już słyszeli od naszych przyjaciół, sojuszników w Berlinie i w Paryżu. Przy okazji chciałem przypomnieć nieudanej próby jakby wymuszenia na Unii Europejskiej latem tego roku, no jakby wznowienia dialogu na wysokim szczeblu z Rosją. Tak? W ostatecznym rozrachunku poparcia tego nie było. To zostało odrzucone, ale wtedy usłyszeliśmy, że my i tak będziemy jakby co rozmawiać. No oczywiście nikt nie może zabronić, nie o to chodzi, jakiego państwu prowadzenia takiej polityki ocena. Natomiast ta solidarność
zarówno sojusznicza, jak i unijna ma ogromne znaczenie, dlatego że coś tu jednak musi ze sobą być powiązane w sposób logiczny. Jeśli tego samego dnia są nakładane sankcje, których podłożem jest jednolita ocena działań Łukaszenki, przede wszystkim wobec swojego, że tak powiem, społeczeństwa, narodu, a jak również ta operacja graniczna przy użyciu cynicznym migrantów, no to tego samego dnia rozpoczyna się nagle, w cudzysłowie, nie w 5, nie w 9, dialog z Łukaszenką, bo Putin to jakby przynajmniej tak to wygląda, a efekty tego no, nie do końca. Tutaj zresztą w tej zapowiedzi jest takie pytanie, które Państwo postawili, jaką postawę powinna zająć Unia Europejska wobec mobilizacji sił rosyjskich na wschodzie Ukrainy na przykład. No Unia tu nie jest, tu właśnie jest nieprzyczą. Ja się zgadzam w ogóle często z profesorem Rotfeldem, który jak mówi, że jak Putin często mówi, że my tu nieprzyczą, to znaczy, że są przyczą, prawda? Trzeba pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o te działania, nie można zapominać o jednym, że nawet będąc członkiem bardzo dobrze Unii Europejskiej, NATO, i to są też, mówiąc cynicznie troszeczkę, narzędzia, to jest fora, to są fora, na których powinniśmy jakby od sojuszników i partnerów oczekiwać wsparcia, czy to w zakresie właśnie przerwania tych tras przerzutowych, to się dzieje, prawda? Poparcie polityczne, nie należy o tym pominać, sankcje, prawda? To jest domena Unii, to się dzieje. To, czego oczywiście nie zobaczymy, a to na pewno się też dzieje, to jest oczywiście wymiana informacji, w tym niejawnych. To ma kolosalne znaczenie, ponieważ zawsze w przypadku kryzysu im pełniejszą wiedzę się posiada, tym lepiej można reagować. Natomiast nie zapominajmy też o pewnych działaniach danego kraju i każdy taki kraj będąc, po pierwsze wszyscy inni spodziewają się, i to jest słuszne i naukowe, że będzie pierwszy reagować. Tak reaguje Litwa, Łotwa i Polska. Chciałem zwrócić uwagę na przykład na taki element, czyli nazwijmy to groźbą, która może się urzeczywistnić pewnie. Czyli groźba na przykład zamknięcia granicy. To jest bardzo ważny element, który pozwala nam w jakiś sposób jednak w tej drabinie eskalacyjnej zachowywać pewną, jeśli nie dominację, ale pewną aktywność. I tutaj znowu lektura moja wczoraj wieczorem, dzisiaj rano mediów rosyjskich pokazuje, że na przykład przedstawiciele bardzo poważnych firm rosyjskich są głęboko zaniepokojeni tym. Około 10% importu rosyjskiego jednak tą drogą lądową, na razie mówimy o granicach, prawda, zarówno, znaczy ciężarówki, ale również chodzi o transport kolejowy. To ma bardzo duże znaczenie. I to są te instrumenty, nawet w zakresie samego zagrożenia ich użycia, które mogą wywierać realny wpływ na działania, bo to są rzeczy, które przemawiają, mówiąc konkretnie do wyobraźni, zarówno w Mińsku, jak i w Rosji. Natomiast co do tego, co można by było zrobić na pewno lepiej, od dłuższego czasu uważałem, wypowiadałem się publicznie, sądzę, że gdzieś tam być może nawet, zobaczymy, jak to się potoczy, ale udział tak w jakimś formie jednak Frontexu powinien mieć miejsce, aczkolwiek chciałem dodać, że zgadzam się z tezą, że mówienie, że Frontex w jakikolwiek sposób by rozwiązał ten problem. Nie mógł rozwiązać problemu, który polega na ataku na granicę. Również jeśli chodzi o politykę informacyjną, są proste rzeczy. Jest taki portal na stronie rządowej, jakby taki właśnie, gdzie są różne informacje na temat tego, co się dzieje. Ja bym jednak wolałbym zobaczyć, żeby to było bardziej jakby szerokie, bardziej wszechstronne. Znowu można wziąć przykład z NATO, jest taki portal Setting the Record Straight, czyli jaka jest prawda, jeśli chodzi o relacje NATO z Rosją, po to, żeby mieć gotowe odpowiedzi, wsparte różnymi przecież analizami i materiałami. To ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to bardzo pozytywnie. Ogromną, pozytywną rolę właśnie na tym polu odgrywają przecież nasi przyjaciele białoruscy, bo jeśli mówimy o wideo, o doniesieniach po drugiej stronie, co się dzieje, prawda? To są dowody, które prędzej czy później trzeba być może nawet wykorzystać na arenie międzynarodowej, bo to jest jednoznaczne łamanie prawa międzynarodowego. To rola tych organizacji, różnych osób, dziennikarzy białoruskich jest ogromna. Tak samo wydaje mi się, warto zawsze przysłuchiwać się głosowi
tej osoby, która została wybrana na prezydenta Białorusi, ale nie może pełnić swojej funkcji po działaniach Łukaszenki, czyli pani Cichanowskiej, która jednak udziela bardzo mocnego poparcia tym działaniom. Więc natomiast wątek migracyjny, no przede wszystkim tam jest cała paleta dylematów moralnych, z którymi się spotykają ludzie, którzy po prostu no, znajdują się w sytuacji, gdzie nagle spotykają właśnie różne osoby w bardzo często w ciężkim stanie już po stronie granicy polskiej. To są bardzo, bardzo poważne kwestie i oczywiście o nich trzeba mówić, nie można zamykać na nie oczy. Dziękuję bardzo. Teraz trochę złamię porządek i pana Łukasiewicza bym poprosił o głos. Tę rundę zamykając głosem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dlatego że też jeszcze wprowadzić tę perspektywę nie tylko ekspercką, ale polityczną też do tej dyskusji. Więc bardzo proszę, panie Piotrze, jeśli mogę prosić. Mnie niepokoją takie. Niepokoi mnie postawa władz polskich wobec inicjatywy, zwłaszcza Angeli Merkel, ale również w pewnej mierze, znaczy Macronowi się chyba omskło, tak ta straszna krytyka, która spadła na Angelę Merkel ze strony władz polskich, o tym dogadywaniu się pod naszymi głosami i nawet w takiej naszej dyskusji eksperckiej zdaje się taka rezerwa wobec tego, co Angela Merkel zrobiła, również jest widoczna. Mnie to po prostu niepokoi, ponieważ uważam, że dyplomacja powinna być pierwszym i najważniejszą metodą reakcji na kryzys, który został oczywiście wywołany z zamiarami przez zamiary Łukaszenki. No, Angela Merkel wydaje się idealną kandydatką na taką rozmowę, ponieważ po pierwsze ma autorytet, no właśnie Robert mówił o Mutti Europa, znaczy wielkiej polityczki europejskiej, ale ma też również tę niezwykle, znaczy zaskakującą cechę, jeśli o nią chodzi, to znaczy jest w końcówce swojej kariery politycznej aktywnej. To znaczy, jeśli by jej się nie powiodło, jeśli zostałaby spostponowana całkowicie przez Łukaszenkę albo Putina, no kolejny rząd niemiecki, który gdzieś tam się w bólach kształtuje, mógłby się całkowicie od niej odciąć. I znowuż, to już ja powiedziałem to na początku, nie wiemy, czy oczywiście jej akcja dyplomatyczna doprowadziła do złagodzenia tego kryzysu. Mamy niewątpliwie korelację zjawisk. Migranci, uchodźcy znikają z granicy, przenoszą się być może gdzie indziej. Chwilowo jest ta akcja wstrzymana i pani Merkel dzwoniła, wykonała te telefony na Kreml i do Mińska. Co jeszcze zostało wsparte? Znowuż, pozostajemy w sferze domysłów, na ile proces certyfikacji Nord Stream 2 w Niemczech jest procesem politycznym, a na ile jest tylko procesem urzędniczym, gdzie jakiś urzędnik siedzi sobie i dodaje słupki, czy mu certyfikacja Nord Streamu wychodzi, czy nie. No więc pewnie taka bardziej polityczna analiza, czy też polityczne podejrzenia kazałyby podejrzewać, że za telefonami pani Merkel stała również ta decyzja właśnie o wstrzymaniu Nord Stream 2, czyli inicjatywy, zwłaszcza dla Rosji jest, no wydaje się i ze względów prestiżowych, i ze względów finansowych, ekonomicznych również, niezwykle kluczowa. Więc mówię, ta akcja dyplomatyczna wydała się dość udana po stronie wsparta również przecież zapowiedzią piątego pakietu sankcji przeciwko Białorusi. W komunikacie niemieckim z tej rozmowy nie pada nie pada zakazane słowo prezydent Łukaszenka, jest Mr. Łukaszenka, czyli pan Łukaszenka. No, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego uznania jego podmiotowości. Oczywiście sam fakt rozmowy jest takim, no, jest tym, co pozwala mu niejako wyjść z twarzą z kryzysu, który sobie wywołał i jest pewnie z pewnego rodzaju postępem z jego punktu widzenia. Do niedawna był pariasem po sfałszowanych wyborach i prześladowaniach, zabójstwach opozycji, a dzisiaj no, zadzwoniła do niego Angela Merkel, rozwiązując jeden kryzys, który Łukaszenka spowodował. No ale mówię, to jest dyplomacja. Przepraszam, że powołam się na własne doświadczenie dyplomatyczne. Wielokrotnie mi się zdarzało rozmawiać z talibami, z Al-Kaidą nawet, z jakimiś ludźmi, którzy się podawali za tego rodzaju ludzi w Afganistanie czy Pakistanie i występując jako dyplomata, nie,
bynajmniej nie nadawałem im znaczenia większego niż mieli, natomiast służyło to jakimś celom doraźnym, takim bardzo konkretnym, bo przecież ten kryzys miał swój konkretny wymiar, dla Niemców również ważny, wynikający z tego, że w okresie wrażliwym tworzenia nowego rządu pojawienie się jakiejś zorganizowanej grupy migrantów na granicy byłoby z pewnością kłopotem, który to kłopot, jak się wydaje, pani Merkel jakoś załatwiła, zwłaszcza widząc, jak sprawa ta rozgrywana jest u sąsiada przede wszystkim swojego, czyli w Polsce. I tutaj przechodzimy do tego wymiaru, no właśnie, wymiaru polsko-białoruskiego, czy też w ogóle polskiego wymiaru. Ja mogę powiedzieć tylko w dwóch słowach, co się wydarzyło, jak ten kryzys można wyjaśnić z takiego stricte politycznego punktu widzenia. Tam, gdzie Białoruś czy Łukaszenka eskalował, tam Polacy wyolbrzymiali, polski rząd wyolbrzymiał. Ponieważ kiedy kryzys się dopiero gotował na wiosną tego roku, kiedy były sygnały właśnie wywiadowcze, dyplomatyczne, że coś się kroi, Polska nie reagowała. Kiedy na granicy stało tam 50 osób, pamiętacie Państwo te pierwsze doniesienia z sierpnia, września jeszcze, Polska zareagowała najciężej, jak mogła zareagować, to po prostu wysłała wojsko, a to jeszcze przy zmasowanej w zasadzie propagandzie takich heroicznej, mówiącej o wojnie, o inwazji, o atakach i tak dalej, gdzie też no, oczywiście z naszego punktu widzenia była to sytuacja no, niewątpliwie nowa dla polskiego odbioru takich wyzwań, zagrożeń, nie wiem, no, jak to można, różne słowa tutaj można stosować, natomiast w odbiorze europejskim pojawienie się pięciu tysięcy ludzi na granicy jest no, w porównaniu z tym, co działo się w latach 15, 16, 17, no, byłoby zaledwie incydentem. Ja zgadzam się z Robertem, że to jest akcja polityczna, że to nie jest ta sama sytuacja, która była w 2015 roku, że tu mamy kryzys no, prawie w 100% sztucznie wywołany przez Łukaszenkę, ale też nadaliśmy mu swoją reakcją, która nie była reakcją właśnie eskalowania odpowiedzi, a raczej wyolbrzymiania ze względów wewnętrznej polityki, ze względu na, no, znamy dokładnie ten katalog problemów, jakie polskie władze mają i z opozycją, i z Europą. No, w tym sensie była tutaj znacząca przesada. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć na temat artykułu 4, bo zdaje się, że również pojawia się w katalogu tych propozycji, które Polska miałaby wywołać. Przywołuje się często z sukcesem, Robercie, pamiętasz 14 rok i marzec, kiedy artykuł 4 został uruchomiony przez Polskę po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Użycie artykułu 4, fajnie to się stopniuje te artykuły, artykuł 4 zaraz jest 5, prawda? Czyli 5 to już jest prawie wojna. Więc użycie artykułu 4 ma pewien mistyczny natowski wymiar, to znaczy jest to poważna inicjatywa, której należy używać mając wizję tego, co chce się osiągnąć w kolejnych krokach. Polska w 2014 roku wiedziała, że uruchamiając artykuł 4 będzie dążyła do tego, żeby na terenie Polski, państw Europy Środkowej, żebyśmy przestali być członkiem drugiej kategorii NATO, żeby u nas po prostu stacjonowali również żołnierze. I to była ta przemyślana akcja. Kiedy w latach 2012-2015 Turcja użyła go bodajże 4 razy, już ambasadorowie państw członkowskich patrzyli na inicjatywy tureckie z takim powątpiewaniem, ponieważ Turcja porwano żołnierzy w Syrii, zestrzelono samolot rosyjski, za każdym razem przywoływała ten artykuł, niejako dewaluując jego wartość. Jeśli teraz my mówimy o artykule 4, niezwykle poważnej, jak wspomniałem, inicjatywie, która miałaby stanąć na forum natowskim, no, trzeba mieć kolejne kroki tutaj, trzeba wiedzieć, do czego się dąży, bo inaczej, zwłaszcza jeśli się mówi, że nie chcemy obserwatorów natowskich, a przecież był taki czas bardzo długo, kiedy mówiliśmy NATO nie, Frontex nie, Unia Europejska nie, sami sobie poradzimy. No znowuż, artykuł 4, konsultacje służą również temu pewnemu uzgodnieniu stanowisk. NATO musi wiedzieć, co się dzieje na granicy wcześniej, żeby do tych konsultacji jakoś przystępować w sposób odpowiedzialny.
Litwa to zrobiła, bo Litwa od początku miała obserwatorów natowskich na swojej granicy. Polska z tego zrezygnowała, co kazało niektórym partnerom pytać o... No, wczoraj w CNN-ie pokazał się materiał o tym, jakie interesy Polska realizuje na tym, znaczy jak polski rząd się odnosi do tego kryzysu i co ma do stracenia, co ma do zyskania. Tutaj było to wrażenie pewnej przesadnej reakcji. Oczywiście mamy pełny kryzys w tej chwili. Mieliśmy tydzień temu pełny kryzys, kiedy dochodziło do aktów przemocy, ale też to dochodzenie do tego kryzysu było nie takie, jakby reakcja na to dochodzenie nie była taka, jaką partnerzy spodziewaliby się po odpowiedzialnym, nieeskalującym, niewyolbrzymiającym zagrożenia państwie członkowskim, zwłaszcza położonym na tak wrażliwym miejscu. Dziękuję bardzo. Jeszcze teraz głos dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Później włączymy naszych widzów, którzy też już mają pytania, ale to za chwilkę, bo chciałbym tak już to pytanie jeszcze wzmocnić. Czy my wiemy, w co gra nasz rząd, jaką grę prowadzi? No poza tą retoryką, która się wylewa z mediów, no i z ust też przedstawicieli rządu. Niedawno w graffiti występował minister obrony, pan Błaszczak, prawda, i to no dosyć specyficzna jest rzeczywiście sposób argumentowania, no ale być może jest jakiś tam głębszy sens właśnie tego wszystkiego, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć, ile tu jest polityki zewnętrznej, ile wewnętrznej i czy jest to w jakiś sposób skoordynowane, jak oceniasz? Włącz mikrofon, przepraszam. Myśląc o reakcji, oceniając, jaka reakcja byłaby adekwatną i skuteczną, trzeba sobie powiedzieć, zobaczyć jasno, jakie są cele drugiej strony i które z tych celów są dla nas kluczowe, jeśli chodzi o przeciwstawienie się im, a które są drugorzędne. I teraz, jeśli chodzi o cele drugiej strony, to one są doraźne i strategiczne. Strategiczne to są naprawdę istotne. To jest takie od wielu lat trwające testowanie Zachodu ze strony Rosji. To jest ten największy obrazek. I Rosja testuje, patrzy, co się dzieje i naciska w innym miejscu, w inny sposób, na bardzo wiele, w wielu różnych punktach, cały czas zmierzając do tego, żeby ta druga strona była coraz słabsza i coraz bardziej podzielona i w miarę możliwości posuwa się krok po kroczku do przodu. I oczywiście my możemy rozróżniać na Polskę, na Rosję, Białoruś, ale ten największy obrazek jest taki i w tym największym strategicznym polskim interesie jest uzyskiwać odpowiedź naszą i sojuszniczą, jak najbardziej odstraszającą i pokazującą, że ten centymetr dalej będzie niebezpieczny. I że Rosja nie może się dalej posuwać, dlatego że będzie nieuchronna i na tyle kosztowna odpowiedź, że to się po prostu Kremlowi nie opłaci. To w tym największym obrazku, ale nie należy go w żadnym razie zatracać, bo to jest ta największa stawka. I potem są oczywiście mniejsze rzeczy, czyli doraźne bezpieczeństwo, czyli elementem tego jest polityka odrębna wobec Zachodu, bo jeżeli chcemy, żeby ten Zachód jakoś reagował i traktował to zagrożenie jako poważne wśród N zagrożeń, jakie dzisiaj w świecie są, to i nasza pozycja na Zachodzie, i rozumienie tego, czym jest Rosja i w co gra, wymaga permanentnej także dyplomacji w stronę Zachodu. I teraz reakcja strony polskiej, mam wrażenie, była zdominowana niestety przez doraźne bezpieczeństwo i takie kalkulacje wewnątrzpolityczne, czyli co można na tym zyskać i stracić politycznie wewnątrz. Każdy rząd by się tym kierował w jakimś stopniu, bo trudno, żeby się nie kierował w takiej sytuacji. Natomiast zaniedbano tę dużą kalkulację i wydaje mi się, że zaniedbano ją z takich przyczyn znowu fundamentalnych, dlatego że to jest efekt w ogóle szerszej polityki, w której rząd pozwala sobie na otwieranie coraz to nowych frontów na Zachodzie, od Brukseli poczynając, poprzez Niemcy i taką antyniemiecką narrację na naprawdę
naprawdę mocno chłodnych, delikatnie mówiąc, relacji ze Stanami Zjednoczonymi i pozwalając sobie na coś takiego, rozumiem, że rząd mówi, nie ma już takiego zagrożenia rosyjskiego, żebyśmy musieli bardzo mocno wpisywać się w i dbać o jedność transatlantycką i polską mocną w ramach tego sojuszu pozycję. I ta cała sytuacja, która nam się zdarzyła, no powinna dać naprawdę do myślenia, że ta diagnoza jest nieadekwatna, bo zagrożenie ono jest, ono znajduje wyraz w coraz to nowych różnych formach, bardziej dla nas pośrednich, czyli Ukraina, czy ingerencje w te czy inne wybory, czy wycieki takich lub innych maili, czy cyberagresja, dezinformacja, no to się cały czas dzieje. A i wręcz dosłownie dzieje się, zdarzyło się, czy dzieje się w tym momencie na naszej granicy. I to jest jakby punkt pierwszy. Ja bym chciała, i teraz gdyby to poważnie było brane pod uwagę, to od samego początku celem strategicznym powinno było być uwspólnotawianie, maksymalne umiędzynarodowienie tego konfliktu, wychodząc z założenia, że które od 30 lat chyba jest założeniem, a przynajmniej powinno być polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, że sam na sam z Rosją to no, mamy zbyt dużą asymetrię potencjału, więc nigdy nie powinniśmy się znajdować w takiej sytuacji, gdzie stajemy w jakiejkolwiek konfrontacji z Rosją sam na sam. Zawsze jest lepiej, jeżeli stajemy w szerszym gronie sojuszniczym versus jakakolwiek presja, nacisk, konfrontacja z Rosją. No, no to jakie takie fundamentalia. I to było brane zdecydowanie za mało pod uwagę, to umiędzynarodowianie zwlekano z tym bardzo długo. W ostatnich tygodniach to się na szczęście zdarzyło, ale czas stracony jest czasem straconym, a bagaż, który niesiemy z ostatnich lat polityki, też nie spada z grzbietu z dnia na dzień, bo polityka zagraniczna to jest jednak coś, co się buduje w długim okresie i nie wszystko się da zneutralizować z dnia na dzień. I to jest ten duży obrazek. Ja bym jeszcze chciała wrócić do kwestii, wydaje mi się jednak bardzo ważnej, tego dialogu, roli dyplomacji i dialogu z Łukaszenką. Ja się w pełni zgadzam, że dyplomacja służy do rozmów, bo jak nie rozmowy, to wiadomo, że wchodzą inne siłowe rozwiązania, których nie chcemy i celem dyplomacji jest znalezienie takich rozwiązań, także poprzez rozmowę, które pozwolą nam uniknąć rozwiązań siłowych. Z tym, że ten dialog też ma całe spektrum możliwości, żeby być efektywnym i żeby grało na stronę naszą, a nie na stronę przeciwnika. I dialog z Łukaszenką w moim przekonaniu w 80% grał na stronę przeciwnika. Można było rozmawiać, ale od tego są niższe szczeble dyplomatyczne, a nie zaraz rozmowa Merkel z Łukaszenką i to jeszcze po tym, jak została odesłana naprawdę niesympatycznie przez Putina do tegoż Łukaszenki. Na dodatek to, że nastąpiła korelacja, to w ogóle nie znaczy, że tu jest przyczynowo-skutkowy efekt. To, co, i tu jestem o tym głęboko przekonana, przystopowało na chwilę, czyli zawiesiło ten kryzys, bo co będzie dalej, nie wiemy, to były inne czynniki, nie ta rozmowa. Ta rozmowa została propagandowo wykorzystana, a zatrzymała ten kryzys zapowiedź sankcji i to, że ten pakiet się kształtuje, czyli Unia powiedziała, możemy już włączać podmioty, które powodują kryzys migracyjny, ale nie powiedziała, które podmioty, siadła nad tą listą i zaczęła wpisywać i wykreślać. I w tym momencie i Belawia, i Aeroflot, i tureckie linie, i różne inne zaczęły bardzo gorliwie deklarować, że one to absolutnie wozić nikogo nie będą, bo nie chcą się znaleźć na tej liście. I to był jeden bardzo ważny czynnik. To też jest dyplomacja. Drugi czynnik to było i w moim przekonaniu słuszne działanie polskiego rządu, czyli jasne postawienie ultimatum, że zostanie zamknięty ruch kołowy w Kuźnicach na początek.
I to był bardzo mocny sygnał zarówno dla Rosjan, jak i samych Białorusinów, za czym by poszły bardzo konkretne straty po obu stronach, ale jednak bardzo asymetryczne. I ewidentnie uruchomiła się też strona chińska, która dała kilka jasnych sygnałów, że no tu fajnie, fajnie, ale proszę, żeby strony się dogadały, dlatego że znaczna część eksportu chińskiego idzie przez tę granicę i jak tu będzie bałagan, to oni to przekierują przez Ukrainę albo jeszcze którędy indziej i to jest totalnie nie w interesie w sumie ani Rosji, a na pewno nie Białorusi. I myślę sobie, że tam została też zakulisowa wykonana dyplomacja, w tym do Moskwy, żeby tę sprawę troszeczkę jednak przystopować, bo Chińczykom się taki rozwój wydarzeń nie podoba. I to są te trzy czynniki, więc po prostu jasne, niewojenne, acz pokazujące siłę rozwiązania, które zadecydowały. Całe doświadczenie relacji z Rosją skutecznych pokazuje, że samo słowo szkodzi, nie pomaga. Słowo, które zostaje poprzedzone konkretnymi siłowymi, acz nie wojskowymi rozwiązaniami, czyli pokazaniem siły i determinacji, i słowo najlepiej z pozycji unijnych, a nie z pozycji poszczególnych krajów członkowskich, czyli nie grających w ręce Rosji, że Niemcy się wypowiedziały, Francja się wypowiedziała, czyli już jeżeli ktoś miał rozmawiać, to Unia, wystarczyło rozmawiać na niższym poziomie, spokojnie, nie dając splendoru i takich możliwości Łukaszence do wewnętrznej propagandy. I ta rozmowa została odebrana jako nóż w plecy przez całą białoruską opozycję. Także dlatego, że w czasie tej rozmowy nie padło słowa, w każdym razie nic o tym nie wiadomo, o więźniach politycznych. Czyli Łukaszenka generuje kryzys i osiąga dwa cele natychmiast. A siadają z nim do stołu, B rozmawiają z nim o tym, o czym on chce rozmawiać, a nie o tym, o czym z nim rozmawiać należy, czyli o prześladowaniu własnych obywateli, które trwa i od czego on ewidentnie usiłował kryzysem migracyjnym odwrócić uwagę. Dziękuję serdecznie. Chciałem jeszcze tu kilka minut obecności pana Roberta Pszczela wykorzystać na dopowiedź do ewentualnie polemikę, uzupełnienie do poprzednich wypowiedzi, ewentualnie też podjęcie, ale to już może zabraknąć czasu, pytania pana Tomasza Nowakowskiego, bo ono wprowadza nową perspektywę, czyli ocenę działania mediów i opozycji wobec tej sytuacji, na ile ona jest zgodna z polską racją stanu. Bardzo proszę. Tak, ten ostatni temat, no to zobaczymy, no przekonamy się, jak się ten kryzys zakończy. Są różne wątki, które wymagają jakichś tam zastanowienia się. Natomiast chciałem się odnieść do tej kwestii dotyczącej tak zwanej militaryzacji, prawda, artykuł 4 i tak dalej. Więc no, na ogół się zgadzamy, ale w sprawie na przykład, bo tu trzeba konkretnie, znaczy tak, Polska rzeczywiście była inicjatorem zwołania posiedzenia w ramach artykułu 4 w 2014 roku i to była część takiego kontinuum, które zaowocowało jako większa część całości, no tym, że w tej chwili są wojska państw natowskich, w tym również w Polsce, prawda? To była odpowiedź na działania Rosji wobec Ukrainy, ale tutaj mieliśmy realne i uzasadnione obawy nasze bezpieczeństwo i nie tylko. Natomiast skoro był przywołany przykład Turcji, to jest dobry przykład, ale niekoniecznie zgodziłbym się, że to tak się potoczyło. Jednak jak się zwołuje takie posiedzenia, one muszą się czymś zakończyć. W przypadku Turcji one się zakończyły jednak, niezależnie od tego, tu się zgadzam, że było trochę więcej wątpliwości, ale to jeszcze nie ma czasu, żeby to opowiadać, bo to jeszcze można wrócić do pierwszej operacji w Iraku, wojny w irackiej, kiedy jakby Turcy nie spotkali się z pełną solidarnością ze strony kilku państw, niestety również Niemiec, kiedy mówili o zagrożeniu ze strony, prawda, Sadama i Skadów. Natomiast tutaj te posiedzenia posłużyły między innymi temu, że sojusznicy się zgodzili, że jest potrzeba wsparcia w tym przypadku Turcji, ale w tym zakresie takiego mandatu i tych możliwości, które właściwie kojarzą się z NATO. Stąd obecność różnych środków, prawda, przeciwrakietowych na terytorium Turcji rotacyjnie, ona jakby trwa nadal. I chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Zobaczymy, jak się to potoczy, bo być może przyszedł ten moment. Ja nie jestem takim optymistą w żaden sposób, że ten kryzys jakby wygasa i chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Wczoraj przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiej nagle nie w 59 zaczął mówić o tym, że na terenie Rosji jest cała wielka grupa tak zwanych migrantów tranzytowych, które zmierzają w kierunku Unii. Więc
może być tak, że Rosja zacznie odgrywać bardziej jednoznaczną, bardziej bezpośrednią rolę w tym, w tej operacji. Zobaczymy. Natomiast będzie spotkanie ministrów, co prawda spraw zagranicznych, ale jednak NATO. I spodziewałbym się, że tutaj będą bardzo, bardzo intensywne dyskusje, co z tym fantem robić, dlatego że jakby elementy wojskowe tego kryzysu są widoczne, również ze względu na brak możliwości pełnego określenia, co będzie dalej. I tutaj paradoks polega moim zdaniem na tym, że to nie NATO, bo to są zarzuty ze strony na przykład rzecznika Putina Peskowa, też wczoraj, że to NATO jakieś prowokacyjne ruchy wykonuje wokół granic. No niestety są głosy niezbyt mądre, powiem szczerze, byłych na przykład naszych generałów, którzy nagle opowiadają, że Mińsk to byśmy mogli zająć w 5 dni, prawda? Więc zostawmy tą sprawę, że tak powiem, jak eskalować to na płaszczyźnie politycznej z ewentualnym wymiarem wojskowym, jednak, że tak powiem, dyplomatów. I ostatnia rzecz, ważne spotkanie jutro. Bardzo mnie ciekawi, co się stanie na posiedzeniu Rady Grupy Wyszehradzkiej, bo powiedzmy uczciwie, aczkolwiek na pewnym szczeblu deklaratywnym mamy, można powiedzieć, poparcie ze strony Węgier, no ale na dniach minister spraw zagranicznych Węgier otrzymuje wysokie odznaczenie, prawda, od administracji rosyjskiej. Więc tutaj sądzę, że potrzeba jest również większej solidarności w tym wymiarze. Chętnie bym rozwijał inne wątki, ale po prostu no niestety ze względów logistycznych muszę zmierzać na lotnisko, więc dziękuję bardzo za udział w programie i życzę wszystkiego i w dyskusji. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Na pewno będziemy zapraszać i tę rozmowę kontynuować. Dziękuję za wypowiedzi. W takim razie to pytanie, które zadał pan Tomasz Nowakowski, które trochę otwiera nam jeszcze pewną perspektywę, dosyć chyba, no też nie można jej pomijać, no bo oczywiście to rząd ma główne instrumenty do reagowania w takiej sytuacji, no ale jednak przestrzeń polityczna, no to nie jest tylko przestrzeń rządu, to jest również właśnie przestrzeń działania opozycji, no która musi jakoś znaleźć w tej sytuacji. No i też mediów, które próbują zachować no, prawo do realizowania swojej misji i niezależności. No więc właśnie, jak powinniśmy się zachować? Czy rzeczywiście jesteśmy, tu mówię jako dziennikarz, no, użytecznymi idiotami Łukaszenki i Putina, próbując na przykład zwracać uwagę na humanitarny aspekt tego konfliktu, czy opozycja to targowica, która też mówi pod dyktando, prawda, pisane czy dyktowane z Kremla i tak dalej, bo to jest też część tej retoryki rządu w trakcie kryzysu. Katarzyna, jeżeli mógłbym teraz zacząć od ciebie. I znowu może zaczynając od celów, bo to zawsze warto sobie ustawić taki kompas, po co się działa. I otóż cele, ten test rosyjski, o którym mówiłam i który jest pewnym stanem permanentnym już od wielu lat, dotyczy zarówno twardego bezpieczeństwa, spójności Unii Europejskiej, ale dotyczy też wymiaru wartości. Tak naprawdę gdzieś tam celem jest także dekonstrukcja fundamentów takich etyczno i fundamentów wartości Unii Europejskiej, do czego akurat kryzys migracyjny nadaje się świetnie, ponieważ w momencie zagrożenia bezpieczeństwa jest taka naturalna tendencja, żeby jednak odłożyć na bok prawa obywatelskie, prawa człowieka nawet i zadbać o to, żeby ludzie się czuli bezpieczni. I Rosjanie sobie świetnie zdają z tego sprawę, stąd wszystkie kryzysy migracyjne były przez Rosję w tym kierunku eksploatowane. Jak sobie przypomnimy ten 2015, to przecież była ogromna inwazja dezinformacji w Niemczech, próbująca przekonać społeczeństwo niemieckie, jakie to jest ogromne zagrożenie związane z migracją. I to nie jest tak, że ono nie jest, bo to też nie można tego zupełnie dezawuować. Zagrożenie kulturowe, zagrożenie innego rodzaju, więc to się gra na realnych lękach i realnych sytuacjach, ale po to się gra, żeby rozbijać pewien fundament wartości. Więc elementem testu
Jest także test na to, czy Unia jest w stanie pogodzić skuteczność z wartościami. I czy Polska, a Rosjanie świetnie wiedzą, z jaką władzą mają do czynienia, zechce pogodzić skuteczność z wartościami. I stąd takie zaniechanie w ogóle narracji o wymiarze humanitarnym, no poza po prostu w ogóle tym, że jest to wymiar humanitarny, tam są realni ludzie, ci ludzie cierpią i jeżeli mogliby nie cierpieć, to zawsze to jest cierpieć, no to jest zawsze lepiej niż gorzej, to jest oczywista oczywistość, ale nawet w wymiarze politycznym i geopolitycznym jest dokładnie odwrotnie, to znaczy podnoszenie w sposób nie agresywny, nie histeryczny, ale taki z fundamentów wartości, kwestii humanitarnych i pokazywanie, że można uszczelniać granice, bo trzeba, można dawać odpór siłowy i siłowy, nie podkreślam, nie chodzi o militarny, ale sankcyjny, taki twardy, nazwijmy to, twardy odpór totalitarnemu reżimowi. To jest wszystko możliwe, ale to nie oznacza, że natychmiast można kompletnie zlekceważyć prawa obywatelskie i prawa człowieka, bo to wbrew pozorom gra w ręce Rosji, a nie gra w ręce Unii Europejskiej i wspólnoty transatlantyckiej. I teraz szukanie tego miejsca, dokładnie tej granicy między maksymalnym poszanowaniem wartości i praw obywatelskich człowieka i bezpieczeństwem jest czymś niezwykle ważnym. I jest możliwym. W Polsce ze strony władz, no w moim przekonaniu, nadmiernie nastąpiła wyeksponowanie tego elementu militarnego, czego część była słuszna, bo uszczelnienie granicy była słuszna, natomiast niepotrzebnie zaniedbano ten drugi wymiar, w którym można było działać skutecznie, można było współdziałać skutecznie z organizacjami, które się zajmują migracjami. I chociażby w obozach po stronie polskiej, bo wiemy, że część tych osób przeszło i do tych obozów po stronie polskiej czasowego pobytu trafiło. I tam współpraca z organizacjami pozarządowymi, które się zajmują migracjami, ogromnie by się przydała, a tego nie ma. One zostały zupełnie od tego odcięte i zostały w ogóle odcięte już od dłuższego czasu od wszelkiego finansowania, więc te organizacje też, ich potencjał się bardzo skurczył, a jak widać, to naprawdę nie są czasy, gdzie warto taki potencjał marnować. Koordynacja z organizacjami takimi jak PCPM czy Caritas, które mają doświadczenie w ogóle w kryzysach migracyjnych, niekoniecznie w Polsce, też jak najbardziej, nic by nie szkodziło bezpieczeństwu, a mogłoby zniwelować ten kryzys migracyjny. I na tym etapie, jeżeli już widać, bo ja się zgadzam, że to może być taki i najpewniej jest taki przestój raczej niż zakończenie sprawy i są tu różne warianty. Widzę, że ktoś ze słuchaczy pyta o Ukrainę. Tu są różne warianty rozwoju sytuacji i te warianty trzeba brać pod uwagę. Może być kryzys humanitarny ostry teraz zimą, że nagle znowu ci sami ludzie z tych jakichś hal znajdą się na granicy i zaczną na naszych oczach zamarzać. Nie można wykluczyć tego wariantu. Może być na wiosnę wznowienie pod pozorem, że tak naprawdę z Afganistanu ludzie, którzy przez Rosję właśnie dowędrowali teraz na Białoruś. Można sobie wyobrazić, że część z tych ludzi przez białorusko-ukraińską granicę powędruje na polsko-ukraińską, znaczy na polską granicę i będzie tam stosowne przekierowywanie, nazwijmy to eufemistycznie, przez stronę rosyjską i białoruską. Do tego wszystkiego trzeba się szykować już teraz, zwiększając potencjał naszych ośrodków czasowego pobytu dla osób, które no, nie mają legalnego pobytu i składają w Polsce o azyl, zwiększając potencjał procesów weryfikacji, bo to po prostu trzeba mieć większą przepustowość, żeby ta weryfikacja była jak najszybsza i jak najefektywniejsza. I też dając jasne instrukcje, od kogo i w jakich momentach i gdzie na granicy jednak te wnioski o azyl można przyjmować. I można też połączyć przyjmowanie tych wniosków o azyl. Po pierwsze, to muszą być osoby, które mają dokumenty,
Bo jeżeli ktoś przyleciał samolotem na Białoruś, to po prostu jeśli nie ma dokumentów, to znaczy, że je zniszczył i nie ma o czym rozmawiać. A jeżeli znowu ma dokumenty, to ewentualne odesłanie z powrotem jest dużo prostszą procedurą i jest zupełnie realną procedurą po weryfikacji, czy danej osobie należy się azyl. Więc te wszystkie procesy muszą zostać usprawnione, przygotowane i państwo polskie musi tu mieć dużo wyższy poziom profesjonalizmu wraz ze skoordynowaniem różnych służb siłowych z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi. Tak się dzieje na świecie i to nie jest konkurencja, to jest komplementarna działalność. Mhm. Dziękuję bardzo i też ta podobna kwestia do pana Piotra Łukasiewicza, na ile tutaj właśnie działania tych, którzy nie są bezpośrednio, nie odpowiadają za politykę państwa, są adekwatne, na ile właśnie wspieranie organizacji, które starają się zapewnić ten standard humanitarny na granicy jest słuszne, a na ile jest bijanie noża w plecy w dzielnych żołnierzy i pograniczników stojących tam na granicy. Jak się tutaj w tej retoryce pozbierać, żeby nie stracić jakiegoś takiego zdolności racjonalnego, adekwatnego do sytuacji działania. My się poruszamy w takim spektrum między państwem wyśnionym a państwem prześnionym i jak się odwoływanie się albo do rzekomej jakiejś wielkiej skuteczności z przeszłości, albo wyobrażanie sobie, co być powinno, to cechuje w ogóle polską dyskusję również w temacie tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Więc oczywiście, że rozwiązania powinny być wielopłaszczyznowe. Oczywiście, że organizacje humanitarne powinny mieć dostęp do ludzi. Wczoraj miałem spotkanie jakieś wstrząsające zupełnie dla mnie z dwojgiem młodych ludzi, którzy jeżdżą na granicę, którzy pomagają tym ludziom i którzy mi mówili, że dla nich, mówili to autentycznie, w sposób prosty, jasny i klarowny. Dla nich boją się spotkania z polskimi żołnierzami. Oczywiście ich postawa jest postawą mniejszości w Polsce, ponieważ 60-70% wyraża poparcie dla działań wojskowych, działań wojska na granicy. No ale znowuż pewnym państwem wyśnionym byłoby takie państwo, w którym te 30% kierujące się wartościami z 70% kierującymi się takim poczuciem bezpieczeństwa mogłoby się jakoś pogodzić, co zdaje się w Polsce nie jest do końca możliwe, bo też opozycja polska weszła w ten, znalazła się w trudnej pozycji, bo ta opozycja, która wygląda jako najbardziej poważna, ta, która kiedyś rządziła która ma jakieś takie doświadczenie państwowe, zawsze stawia się to pytanie, jak ona by się zachowała w tym kryzysie. I okazuje się, że jej propozycje i rozwiązania, jej milczenie czasami jest mniej więcej takie jak obecnych władz, że nie zrobiłaby wiele, ta reakcja nie byłaby wcale jakoś tak zdecydowanie inna, może niuanse byłyby inne, może gdyby kto inny rządził, byłby w stanie rzeczywiście dogadać się z Unią Europejską, żeby ten kryzys był rozwiązywany. Może zaprosiłby Frontex, zaprosiłby obserwatorów natowskich. No to byłyby pewnego rodzaju niuanse, ale to, co dzieje się w tej chwili, dlatego to jest kryzys, ponieważ mamy kryzys, kryzys państwa polskiego po prostu. I ten kryzys jest jakby immanentną cechą naszego państwa i też ta reakcja jest po prostu kryzysowa. Oczywiście, że media powinny być na granicy. Ale też proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, przepraszam za kolokwializm, paździerzowe są te obostrzenia. Bo nagle okazuje się, że cały szereg organizacji pomocowych, mimo tych szykan, jeździ na granicę, biega po lasach, znajduje tych migrantów i im pomaga. Nagle okazuje się, że pomimo szykan antymedialnych na granicy, te przekazy docierają dość powszechnie do opinii publicznej. Więc nawet tego rodzaju wprowadzone zakazy, stany wyjątkowe, stany wojenne nie działają tak skutecznie, jakby się władza tego, znaczy tego spodziewała.
warto na pewno też, czy, no, to, może, czy to jest pewnie ta dyskusja o tym, czy o środkach odpowiedzi na kryzys, jak wspominałem wcześniej, uważam, że te środki, znaczy one powinny być oczywiście eskalowane w sposób no, zgodny z tym zagrożeniem, ale też proszę zwrócić uwagę, jak mamy sytuację obecnie, kiedy kryzys no, wydaje się przynajmniej przycichł na chwilę, no, nie wiem, nie wiadomo, czy na jak długo on został wygaszony. Nagle okazuje się, że tak powiem, no, rząd został, nie wykorzystał odpowiednio politycznie tego dobrego kryzysu, który no, w ostatnich dniach nastąpiło zwrócenie się do organizacji międzynarodowych, jakby takie próba tego właśnie umiędzynarodowienia problemu, gdy tymczasem okazało się, że został on niejako za nas trochę przynajmniej na chwilę rozwiązany i to jest sytuacja słabości państwa dość dojmująca. Natomiast oczywiście pytanie, co chcemy załatwić w tej sprawie, jeśli interesuje nas również kryzys moralny, o którym niedawno mówił pięknie Marian Turski, no to oczywiście działania organizacji pomocowych, działania humanitarne, próba nawet jakiegoś, nie mówię o tym, żeby wpuszczać ludzi do Polski, bo oczywiście funkcją państwa polskiego, w ogóle jakiegokolwiek państwa, jest przede wszystkim obrona granic, zwłaszcza jeśli są to granice unijne, ale próba rozwiązania tego kryzysu, który w dużej mierze był kryzysem no właśnie humanitarnym, kryzysem pewnym wizerunkowym również, no tutaj mamy no zawiedliśmy po prostu jako państwo i to też z nami zostanie. Z tym również będziemy się musieli mierzyć przez następne miesiące. Dziękuję bardzo. Zostały nam jeszcze po 2 minuty dla każdego z Państwa na takie podsumowania. Też włączył się do dyskusji pan Stanisław Koziej i tutaj też, bo już kilka tez padło. No z jednej strony nie udało się rozbić jedności Unii, to stwierdziliśmy po drodze w dyskusji. No na to też nie dało się podzielić, ale padła teraz pod koniec już teza, ona tak destylowała z poszczególnych wypowiedzi o tym, że ujawniła się słabość po polsku, czy kryzys polskiego państwa właśnie, jeśli to ta całość tej sytuacji to pokazuje. No a pan Stanisław Koziej też stawia tezę, że wychodzi wzmocniona z tego Rosja, znaczy wzmocniona wobec Unii i Białorusi. No i pytanie jest, czy może wykorzystać to w swojej presji na Ukrainę. To pytanie, jeżeli Państwo uznacie w swoim podsumowaniu do podjęcia, to zapraszam, ale też nie chcę narzucać tutaj już tych ostatnich słów. A po prostu kwestia jest, no, skoro jesteśmy zgodni, że kryzys jeszcze może potrwać, na razie troszkę złagodniał, ale są sygnały pokazujące, że to tak szybko się nie rozpłynie w powietrzu, to co powinniśmy zrobić? Na ile jest możliwy taki scenariusz utopijny, jak sam Szymon Ananić wskazywał, takiego resetu i na przykład jednak zredefiniowania polityki przez państwo i włączenia innych aktorów od strony społecznej poprzez organizację i też opozycji do wypracowywania stanowiska, a na ile przeciwnie? No mamy ustawę o granicy, prawda, która jest jawnym złamaniem reguł konstytucyjnych prawa międzynarodowego i jej przyjęcie no, będzie wyraźnym sygnałem o eskalacji de facto już wobec do wewnątrz tego konfliktu. Panie Piotrze. Czy Rosja wyszła wzmocniona? Być może chwilowo wyszła wzmocniona. W ogóle Rosja w tej chwili gra znacznie większą grę niż gra na polskiej granicy z Białorusią. Rosja gra o dialog strategiczny z Amerykanami. Gra również bardzo sprzyjają jej w tej chwili kryzys gazowy, kryzys energetyczny w Europie jej sprzyja, więc w ogóle Rosja w tej chwili wygląda dobrze, a władza Putina wygląda dość stabilnie, jeśli chodzi o jego pozycję. Jemu pewnie brakuje do uzyskania jakiegoś takiego dziedzictwa historycznego, jeszcze brakuje jakiegoś takiego, znaczy na pewno nie łyknięcia Ukrainy w całości, bo to już zdaje się nie jest możliwe, ale na pewno brakuje mu pewnego rodzaju domknięcia sprawy Donbasu i znaczy tych zbuntowanych, zagarniętych przez separatystów prorosyjskich dzielnic, no, województw wschodnich ukraińskich, czy też regionów ukraińskich. Więc Rosja generalnie jest w dobrej sytuacji, czy władza Putina jest w dobrej sytuacji strategicznej, takiej geopolitycznej z pewnością. Ten kryzys, no
pokazał, znaczy ja, oczywiście można bardzo sążniste analizy takie geopolityczne stawiać i przesuwać sobie te szachy polityczne po szachownicy i zastanawiać się, co Putin by zrobił, a co zrobi Biden, a jeszcze do tego wchodzimy jakieś wątki chińskie, przytaczamy. No one są oczywiście bardzo, to wszystko jest bardzo ciekawe, natomiast no, znowuż, dla mnie ten wymiar doraźny, bo też historia się dzieje bardzo doraźnie, współcześnie, polityka rozgrywa się bardzo doraźnie, ten wymiar doraźny dla mnie jest najważniejszy, ten również humanitarny, również znaczy pokazania, że państwo polskie jest sprawne i sprawnie reaguje adekwatnie do sytuacji i zgodnie z interesem obywateli, a przecież chęć pomagania przez obywateli innym ludziom jest również interesem państwa. To zostało tutaj, no jednak nie Polska nie wychodzi z tego niewielkiego testu granicznego właściwie. No i z tym pewnie będziemy się, jeśli ten kryzys będzie odtworzony w jakiejś innej postaci, bo przecież Łukaszenka ma kilka narzędzi nacisku, ma te narzędzie cybernetyczne, o których się ostatnio dowiedzieliśmy, że to on atakował, czy też jego służby, być może w porozumieniu z Rosjanami, atakowały polską infrastrukturę informatyczną, czy w ogóle środkowoeuropejską. On te narzędzie będzie stosował i musimy po prostu z tym żyć. I to jest rzecz, w której pozostaniemy, naprzeciwko której będziemy stali również w przyszłości. Warto byłoby jednak, żeby ten aspekt siły państwa, siły instytucji i adekwatności i jakby kierowania się bardziej wspólnym interesem, żeby z tego egzaminu wychodzić zwycięsko, a zdaje się do tej pory, znaczy ja nie mam takiego wrażenia, żebyśmy zwycięsko z niego wychodzili. Dziękuję bardzo i Katarzyna Pełczyńska nawet, bardzo proszę. Jeszcze mikrofon proszę. Co do wyjścia Rosji, to ja mam przekonanie, że akurat z tego starcia Rosja wychodzi z takim mieszanym efektem. Z jednej strony podbiła nastroje nacjonalistyczne w Polsce i gdzieś tam to rezonowało także w Unii i trochę doprowadziła do rozmowy Merkel-Łukaszenka i do rozmowy oczywiście z Putinem krajów członkowskich, a nie Unii, ale z drugiej strony, i myślę, że to nie było skalkulowane na Kremlu, zobaczyła, że ta reakcja jest nad wyraz spójna, że jednak Polska pokłócona, niepokłócona uzyskała wsparcie i Europa potrafiła tu w miarę jednym głosem zareagować, czego Rosja nie lubi i myślę, że generalny bilans jest taki na zero dla Rosji. Nie przeceniałabym tego jako sukcesu. Jeśli chodzi o test i reakcję, to raczej na zero, nie in plus dla Rosji. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to 4 rekomendacje można je uznać za utopijne, jeżeli się patrzy na ten rząd, ale ja innych nie widzę i one są jedynymi, które mogą zadziałać. Po pierwsze zamknąć front zachodni, bez tego no, nie jesteśmy w stanie skutecznie działać wobec Rosji. Po drugie przestać to, co ja nazywam okładać się kijem rosyjskim, czyli po prostu jedni drugim zarzucają w kółko Macieju i przy każdej okazji, że są zdrajcami i współpracują z Rosją. I teraz Rosja wtedy w ogóle nie z widnokręgu, to już nikt się Rosją nie zajmuje, tylko każdy się zajmuje, kto jest większym zdrajcą. I to jest totalny killer efektywnej współpracy z Rosją. Wreszcie, i to zostało tu już powiedziane, budowanie potencjału państwa polskiego, zwłaszcza w tym aspekcie migracyjnym, bo jak będziemy mieli przygotowane ośrodki, przygotowane, dofinansowane instytucje, które prowadzą te procedury, to akurat nie jest taka totalna utopia, to będziemy w stanie szybciej i więcej ludzi efektywnie procedować. I na sam koniec, no jednak adekwatne zadbanie o wizerunek Polski na Zachodzie, bo czy mi się podoba, czy mi się nie podoba polityka tego rządu, to naprawdę ten rząd ma trochę argumentów, żeby zbudować w kontekście tego kryzysu sensowny wizerunek Polski na Zachodzie, bardziej sensowny wizerunek Polski na Zachodzie, choćby mówiąc, że przyjęliśmy 20 tysięcy Białorusinów na wizy humanitarne. No to jest mega argument, którego kompletnie nikt nie używa, a to jest fakt i zresztą dobrze, że tak się stało. To była słuszna polityka i ona pokazuje, że Polska nie jest takim no po prostu czarnym ludem w tym całym obszarze uchodźczo-migracyjnym, tylko mamy pewną swoją sprofilowaną politykę. Skoro tak się zdarzyło, dobrze się zdarzyło, to fajnie by było jeszcze pochwalić się tym w tej sytuacji, a to się zupełnie niezrozumiałych dla mnie powodów nie dzieje.
Dziękuję serdecznie. W ten sposób dotarliśmy do końca naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie Katarzynie Pełczyńskiej-Narzecz i panu Piotrowi Łukasiewiczowi za dyskusję. Wcześniej był z nami jeszcze pan Robert Pszczel, ale musiał polecieć dalej w ważnych sprawach. Dziękuję, że z nami był. Państwu za uwagę. Jak powiedziałem, będziemy tę rozmowę kontynuować, bo obawiamy się tu, zresztą nasi eksperci też o tym mówili, że sprawa jeszcze długo będzie nas zajmować i taki trzeźwy osąd, który tutaj mieliśmy okazję wysłuchać, zawsze się przyda i takie trochę odejście od emocji, które no, dominują w bieżących komentarzach i w takiej medialnej debacie, zwłaszcza telewizyjnej, no, warto tonować ekspercką analizą. Także dziękuję Państwu serdecznie za Państwa czas i komentarze. Dziękuję.